19 marca w nidzickim ratuszu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze klubu MKS Start Nidzica. Na wstępie prezes klubu Paweł Kondeja przywitał przybyłych gości oraz członków zarządu. Następnie przystąpiono do wyboru przewodniczącego obrad, którym został Paweł Przybyłek. Po przegłosowaniu porządku i regulaminu obrad prezes klubu przedstawił sprawozdanie z rocznej działalności. W sprawozdaniu znalazły się informacje odnośnie systemu treningowego drużyn, planowanych przez zarząd przedsięwzięciach oraz sytuacji finansowej startu. Walne zebranie członków klubu sportowego Start Nidzica, walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze z racji tego, że chcieliśmy uzupełnić skład zarządu o kolejne osoby pomocne do realizowania działań statutowych, jak i działalności klubu. Po rezygnacji jednego z członków, tutaj grono członków klubu wybrało spośród kandydatów trzech kolejnych. Skład zarządu uzupełnili Mirosław Mazanowski, Piotr Ruciński i Stanisław Napiórkowski. W pięcioosobowym składzie będziemy teraz działali na rzecz dobra klubu. Na zakończenie rozmawiano o potrzebie budowania pozytywnego wizerunku klubu oraz wyznaczono cel, którym jest awans do czwartej ligi.